Cześć, z tej strony Scorch. W tym materiale pokażę Wam jedną z moich ulubionych gier w ostatnim czasie. Powiem Wam o głównych założeniach Factorio, ciekawych mechanikach oraz o rozwoju gry. Zaczynajmy! Zacznijmy może najpierw od mojego kanału. Najpierw dobre wieści. Ilość indywidualnych wyświetleń na moim kanale przekroczyła 10 tysięcy. Jest to jeden z kroków milowych, który chciałem już osiągnąć od bardzo dawna i cieszę się, że wreszcie zrobiłem ten krok milowy, a kanał się rozwija. Ze średnio dobrych wieści. Zauważyliście na pewno, że ostatnimi czasy materiały są nieco rzadsze. Wynika to ze skomplikowanej mojej sytuacji osobistej. Postaram się jednak nie spaść przynajmniej poniżej jednego materiału tygodniowo. A teraz do materiału. Na początek powiem Wam o tym, o co tak właściwie chodzi w Factorio. Jest to gra survivalowa, której celem, przynajmniej jednym z ważniejszych celów, jest wysłanie rakiety w kosmos. Jest to dokładnie tak proste, na jakie brzmi. Czyli wcale. By jakkolwiek zbliżyć się do tego procesu, musimy nie tylko odkrywać nowe technologie, ale i również wydobywać i przetwarzać materiały oraz budować z nich urządzenia przyspieszające procesy. Kluczową czynnością Factorio jest kombinowanie w taki sposób, by samemu robić jak najmniej. Automatyzacja wydobycia, automatyzacja przetwarzania, a na końcu automatyzacja produkcji to podstawa. Gra ma oczywiście kilka charakterystycznych dla siebie mechanik, dzięki którym jest unikalna. Zacznijmy od taśmociągów, bo są chyba one najważniejszą częścią gry. Taśmociągi są podstawowym sposobem na transport surowców. To, co jest w nich fajnego, to fakt, że mają one dwie strony, prawą i lewą, co w połączeniu z możliwością budowania taśmociągów podziemnych, rozdzielaczy i tego typu fajnych rzeczy, pozwala na tworzenie naprawdę interesujących linii zaopatrzeniowych. Oprócz tego są oczywiście inne sposoby na przenoszenie rzeczy, takie jak roboty czy moje ulubione pociągi. To więc, co dla mnie jest najfajniejsze w tej grze, to niemalże nieskończone ilości sposobów na rozwiązywanie problemów. A problemów też jest w zasadzie nieskończoność. I do tego ty sam jesteś swoim największym problemem. No, przynajmniej w moim przypadku. Kolejną istotną mechaniką jest zanieczyszczenie. Spalanie węgla czy innych paliw produkuje spaliny, które oczywiście lecą sobie wesoło w powietrze, tworząc smog. Przeciwnicy z biegiem czasu rosną w siłę. Nie jest to jednak tylko podyktowane upływem czasu. Jeśli chmura naszych zanieczyszczeń dojdzie do baz, czy może raczej gniazd kosmitów, żywcem wyjętych ze starego dobrego StarCrafta, sprawi to, że staną się oni agresywni i przypuszczą szturm na naszą fabrykę. Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia sprawia też, że przeciwnicy ewoluują, przez co stają się jeszcze bardziej niebezpieczni. Gniazda więc położone bardzo blisko naszej fabryki będą się rozrastać dużo szybciej niż te położone dalej. Jest to więc bardzo fajna mechanika na utrzymanie na podobnym poziomie rozwoju gracza oraz rozwoju jego przeciwników. Jeśli już przy przeciwnikach jesteśmy, to lepiej nie nastawiać się w tej grze na jakąś niesamowitą akcję. Ponad połowa rozgrywki to patrzenie na pustynię i planowanie, co i gdzie się wybuduje, a potem naprawianie swoich durnych błędów i klnięcie pod nosem czegoś w stylu: co ja sobie myślałem? Jestem taki durny. Na szczęście, żeby ograniczyć przynajmniej na początku głupotę gracza, twórcy przygotowali nam krótką kampanię, dzięki której się nauczymy podstawowych mechanik. No i na stronie gry dostępne jest bezpłatne demo, tak żeby każdy zainteresowany mógł zobaczyć, czy gra jest warta jego pieniędzy. A uwaga, jest warta. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie, więc zapraszam przynajmniej do wypróbowania demka. Warto też wspomnieć, że Factorio oferuje rozgrywki sieciowe, więc jeżeli macie z kim pograć, to szczerze polecam. Grając z Somkiem, zarwaliśmy przy tej grze naprawdę nie jedną noc. I to z rzędu. No, to chyba z grubsza wszystko. Ja przy tej grze bawię się naprawdę świetnie. Jeśli potrzebujecie odskocznie od ciągłego mordowania wszystkiego, to z czystym sumieniem mogę Wam tą grę polecić. Okej, żegnam Was Scorch. Cześć.